przypomniała mi się taka pewna historia opowiedziana przez spotkaną kobietę, dajmy jej na imię Aleksandra. Tak, bo to na A. Jako pierwsza na liście niech będzie. Aleksandra powiedziała mi, że spotkała niezwykłego faceta. Ten niezwykły facet, prawdziwy mężczyzna, książę z bajki, pod każdym względem jest dużo lepszy od każdego innego spotkanego do tej pory w jej życiu faceta. Ten wyjątkowy, nieprawdopodobny samiec ma cechy, których nie posiada żaden inny do tej pory spotkany człowiek. Nawet różni się fizycznie od każdego innego mężczyzny, którego w swoim życiu spotkałem. Byłem tak zadziwiony, że poprosiłem, żebym pokazała jego zdjęcie. Przyznaję, nie jestem kobietą i u mnie tego ogromnego zachwytu nie wzbudził. I dlatego w swoim zainteresowaniu, co takiego w nim jest, czy to jest majątek, czy to jest kultura, czy to jest obycie, co takiego on posiada, czy to może jest seks, w którym jest wyjątkowym, niezwykłym, wspaniałym kochankiem. I po dłuższej, naprawdę dłuższej rozmowie wreszcie zrozumiałem. Aleksandra wyjaśniła mi, zdradziła mi całą prawdę. Ten facet jest tak cudowny, tak wspaniały, tak niezwykły, że ona przy nim się czuje jak księżniczka przy żadnym facecie. Ona się tak nie czuła jak przy nim. Przy nim się czuje, jakby była księżniczką. Jakby ona z dziada, pradziada, z babci, prababci pochodziła z arystokracji. Ona się czuje tak, że ona fruwa, przy nim fruwa. I drodzy panowie, informuję was. Jeżeli chcesz być niezwykły dla swojej wybranki, to nie ty masz być niezwykły, to ona ma się przy tobie poczuć wyjątkowo, ona się ma poczuć, a wtedy ty staniesz się w jej oczach wyjątkowy, niezależnie od tego, jak średnio jesteś przystojny, ale potrzeba do tego trochę kultury i trochę inteligencji, bez tego nie da rady, nie kochani, dlatego starajcie się, może wam wyjdzie.